To już ostatnie dni naboru do suwalskich szkół ponadpodstawowych. Nie wszystkie placówki cieszą się uznaniem uczniów. Wiele z nich będzie miało problem ze skompletowaniem chętnych na przygotowane miejsca. Prym wśród najchętniej wybieranych placówek wiodą w suwałkach trzy. Najwięcej chętnych na jedno przygotowane miejsce jest w trzecim liceum ogólnokształcącym. Tutaj o każde miejsce w ławce stara się. Średnio 1,6 kandydata. Na drugim miejscu jest technikum przy ulicy Sejnańskiej dawne ZST, gdzie na jedno miejsce dla pierwszaka współczynnik wynosi 1,35 setnych. Trójkę najbardziej obleganych zamyka drugie liceum ogólnokształcące, w którym statystyka jest minimalnie niższa. 1,3 kandydata na jedno miejsce. Pozostałe szkoły by skompletować zaplanowane klasy będą musiały zawalczyć o chętnych. W czterech placówkach technikum nr 2 Przesikorskiego, numer 4 czyli w tzw. Tak ekonomiaku oraz szkole przyogrodowej. Jest więcej miejsc niż chętnych. Podobna sytuacja występuje w pierwszym Liceum Ogólnokształcącym. Nasz ranking uwzględnia uczniów, którzy wskazali daną szkołę jako placówkę pierwszego wyboru. Oddziały w suwalskich szkołach branżowych jako preferowane z tzw. pierwszego wyboru wskazało zaledwie 93 uczniów kończących podstawówkę. Miejsc jest dwukrotnie więcej.